bym znowu zapomniał odpalić nagrywania. Znowu bym zapomniał. Witam YouTube. Jeszcze raz gramy w Paper Please od nowa. Bym zapomniał odpalić nagrywania. Wyobraźcie sobie grać w grę fabularną i takie, a obejrzysz sobie na reuploadzie stream Kambruzika, teraz nie mam czasu. Budzisz się następnego dnia, a tu nie wiem, nie ma. Fuck it, jeszcze raz. Nowa gra, Paper Please. Gratulacje! Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Gresin. Mam pytanie! Czy może, jeżeli będziemy robili streamy z gier fabularnych, może powinienem odpalić nagrywanie i się witać jak za czasów YouTube'a? Hej, hej, hej! Siema wszystkim z tej strony Kamruz. Dzisiaj gramy w Paper, Please. Dla mnie, że takiej większej imersji z widza. Może to będzie opcja. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Gresin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Niech żyje Arstoczka. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Gresin. Minęło 6 długich lat. Czempel, zapewniam bezpieczeństwo. Rodziny znów razem. 23 listopada 1982 rok. Egzemplarz bezpłatny, bo jesteśmy biedni. I to jesteśmy my. Idziemy do pracy. Uczcie się tego, drogie dzieci. Idziemy pracować. Więc, Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze! Witajcie w nowym miejscu pracy, w punkcie odprawy granicznej w Gresin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Tylko Arstoczkanie. Niech żyje Arstoczka. Zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. Okej, czy musimy patrzeć na tą część paszportu i musimy mieć logo Arstoczki. To jest nasze menu. Wiadomości. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Gresin. Rodziny znowu razem. Polityka. To beka. I co my tutaj mamy? Możemy otworzyć zasłonę, a możemy być nieśmiali. Możemy zrobić sobie randkę w ciemno. Mamy tutaj spis treści. Ministerstwo Przepływu Ludności, zasady i przepisy. Podstawowe zasady. Własność MPL. Petenci muszą mieć paszport. Wpuszczamy tylko obywateli Arstoczki. To są nasze zasady. Musimy ich przestrzegać. Jeżeli ich nie będziemy przestrzegali, zostaniemy w pierdol. Tak zakładam. To jest mapa świata, nie ma nic poza tą mapą. Jeżeli wyjdziecie poza tą mapę, spadniecie w otchłań. Tak to działa. I mamy Arstoczkę. Dystrykty, Auton, Vestilo, Burno, bla bla bla. Paszport, miasta wydające. Okej. I mamy też inne części. To mogę sobie to zostawić otwarte na Arstoczce. Będziemy mieli dostępne dane, które możemy sprawdzać w trakcie sprawdzania paszportów. No i dobra, co? Zaczynamy pracę? Zaczynamy pracę. A co to jest jeszcze? Tu mamy coś. Transkrypt. A, to co mówią? Następny. Tutaj dzielny pan nas broni. Dokumenty, proszę. Wreszcie mogę wrócić do domu. Co my tu mamy? Lenich Marcy, wiza wjazdowa. Arstoczka. Okej, to w takim razie chyba możemy przybić, co nie? Jest. O, chwila. Nie, dobra, jest kobietą. Już się bałem, że nie jest kobietą. Glory to Arstoczka. Kamerkę może wyrzucaj? Okej. Dokumenty, proszę. O, ten postunek jest mniejszy niż mi się zdawało. To może dlatego, że... Może ty jesteś zbyt gruby. A nie, postunek jest za mały. Tylko Arstoczka, wypierdalaj. Następny, proszę. Na tym polega ta gra. Możemy kogoś wyjebać. O, nie ma Arsteczki! Czekaj w tej godzinie, w pieczonej kolejce od 8 godzin. Mam nadzieję, że było warto. Oczywiście. Nawet przybiję ci czerwoną pieczątkę. Czy wiesz, że czerwony to mój ulubiony kolor? Heh. Niewiarygodne, idź do diabła. Spoko, zagramy w Cool of the Lamp potem. Dokumenty, proszę. Arstoczka wygląda na faceta, wygasa... Ooo... Data wygasła, czy ja jestem ślepy? Nie! Twój paszport wygasł! Nie ma! Spróbujcie jeszcze raz. No, paszport wygasł. CO?! Petent spełniał wymogi. Ostrzeżenie bez kary. Oh, fuck. Czy ja nie umiem liczyć? Ten cały punkt kontrolny to jakaś pomyłka. Czekałeś 8 godzin w kolejce, żeby mi to powiedzieć.
Czy ja źle patrzę na daty, Daft Punk? 1983. Trzeci! I mamy 82 rok! Okej, okay, dobra, brawo ja. Czy jakiś koleś chciał wrócić do domu i go nie wpuściłem, bo się pierdolnąłem? Ups! Sorry, mordo, zdarza się. Każdemu się zdarza pomyłka. Czekałeś 8 godzin w kolejce. Kobieta, przynajmniej tak jest napisane. Dobra, data się zgadza. Boom. Glory to Arstoczka. Okej. Okay. Poczekasz na 17 godzin. Co się z tego może stać? Dokumenty proszę. O, pani! Mówimy, wypierdalaj. To jest okazanie miłości w Arstoczce. Jest pani z innego kraju, to może... Jest to obcy język. Dokumenty proszę. Witam, wygląda pan jak pedofil. Wszystko się zgadza, co nie? Tak. Bum. Glory to Arstoczka, śmieciu! Niech żyje Arstoczka. Lecimy. Dokumenty proszę. A, nawet ci dam dwa. Mam wyjątkowo dobry dzień. Puszczamy tylko obywateli Arstoczki. Koniec dnia! Pajrant. Poszło dobrze. Wygląda pan jak pedofil, wszystko się zgadza. Zarządzanie swoimi wydatkami dokonując wyborów poniżej. Okej. Okay. Mamy 30 pieniędzy, dostanę 45 jeszcze za pensję. Miło. Czynsz kosztuje mnie 20. Kawa ile mnie kosztuje? To jest pytanie. Bez kawy nie przeżyję. Jedzenie, ogrzewanie. W sumie jest ciepło, mamy środek zimy, nie? Ale żyjemy w Arstoczce, to jest chyba koło Rosji. To oni tam... To oni nie potrzebują ogrzewania. Myślę, że oni nie potrzebują ogrzewania. Bez jedzenia chyba umrę, więc kupię jedzenie. Jebać. Przejście graniczne w grę z tym wielkim sukcesem. Koniec restrykcji, cudzoziemcy też przejdą. Ekonomiści wróżą wzrost. Dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. Jedzenie to coś dla słabych, okej. Okay. Chwila, nie mam strażnika teraz? A, przyszedł, schował się za moją kamerą. To tłumaczę. Po co komu to chciała w domu? True. A wiesz ile jedzenia zjada? Ha! Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze! Od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzie do prowadzenia dochodzeń. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie, w razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. Tryb dochodzenia. Rozpocznijcie dochodzenie naciskając czerwony przycisk na waszym biurku. To rozumiem, że jest tutaj. A, i chyba mogę łączyć rzeczy. Pamiętam, możemy łączyć rzeczy. Ech. No dobra, to wiem jak to działa. Zadaj przepisy. Ten postanek polega przepisom i regulacjom Ministerstwa Przepływu Ludności. Zapoznajcie się z poważnie z księgą. Niech żyje Arstoczka. A, czy możemy kliknąć dwie rzeczy i zobaczyć, czy się zgadza, jeżeli nie jesteśmy pewni. Przejście graniczne w Grecji jest jakimś sukcesem, ekonomiści wróżą wzrost i polityka, whatever. Zasady. Petenci muszą mieć paszport, wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Czyli dokumenty muszą się zgadzać, ale nie jest tylko Arstoczka, mogą być wszystkie te inne. Okej. Okay. Okej. Okay. Dokumenty proszę, witam panią. Kobieta, zachodni Grestin. Kolesia... Tutaj mamy te miasta, możemy się upewniać, czy jest dobrze. No chyba się wszystko zgadza. Więc... I guess? Sprawujcie się dobrze, witamy zagranicznych, nie jesteśmy ksenofobami, przyrzekam. Dokumenty proszę. O, witam pana. O, ty kurwo kutasie! Data się nie zgadza i tym razem się nie pierdolnę, wypierdalaj. Dokumenty ważne. Jeden koleś cierpiał za twoje grzechy, okej? Okay? Mimo, że miał dobre dokumenty. Dokumenty proszę. Witam panią, zmieniła pani fryzurę. Panton Anna Tsunkeido, Vantegri. Urodzenie, data się... Chyba okej. Okay. Chyba okej. Okay. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Okej. Okay. Co do chuja! Brak zgodności miejsca wydania! O kurwa! Dokumenty proszę, pospieszcie się, zaraz wam autobus. Spoko, mamy dużo czasu. Muszę się upewnić, czy panu się zgadza wszystko, ponieważ ostatnia pani mnie wychujała na piękne oczy. Orwek Venor. Chyba tak. Logo się zgadza. Zgadza się.
Chyba... Mówiłeś, że ci się śpieszy, tak? Dobra. Well... Nie wypierdol się w tym pośpiechu. Tak mu się śpieszy, spacerkiem sobie idzie, dokumenty proszę. Mężczyzna! Nie żebym oceniał, ale... Wykryto niezgodność. Jaka jest wasza płeć? Co to za pytanie?! Czy zostanę skancelowany na Twitterze? Fuck. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Zażalenie do kadr. Dokumenty proszę. Widać... Wyglądasz na znudzonego. Jeśli chcesz się zabawić, odwiedź nas. Różowe podziemie. Sonic Gresin, spełnić swoje fantazje. Okej. Okej. Będę tu przez parę miesięcy, nie zapomnij do nas wpaść. Spoko. Może mają Game Boy Advance, albym zagrał w stare Pokémony. Abym się zabawił w Pokémony. Dokumenty proszę, witam panią. Pani jest z... czego kurwa? Nie wiem, z Żabki. Pani jest z Żabki. Co do chuja? Ty se przeszedł przez most, jebany! O! Niebieski strzela! Granat? To był krótki dzień pracy. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Postęp jest zapisany z każdego dnia. O, moja pensja chyba jest za ilość przepuszczonych ludzi. Albo ogólnie za poprawnie sprawdzonych. Więc dostałem mniejszą pensję. Dobra, koledzy. Jest nam zimno, więc tym razem kupimy ogrzewanie. Ale dzień w pracy był krótki, okej? Dzisiaj wpierdalamy... wodę. Ale przynajmniej ciepłą. Życie. Życie, teściała musi schudnąć. Terroryści uderzają w Grecję, podejrzani kolechiańscy podżegacze. Pieprzeli kolechiańscy podżegacze. Wiedziałem, że nie można ufać kolechianom. Wiedziałem. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Ruch na granicy wstrzymany, więc jest... Chwila, co? Wstrzymany? To co, ja nie mam pracy? Koniec gry, koniec gry. A nie, okej, dobra, mamy więcej ochrony. O kurwa, mamy więcej ochrony. O kurwa, ile my mamy ochrony, patrz. O, хорошо. Arstoczka, Ministerstwo Przypływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy kraju muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed podstępowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotu dokumentu paszportowego. Weryfikujcie, czyli rozumiem, że to, o to chodzi. Znaczy, czy muszę tym weryfikować? No dobra, jakie mamy zasady? Petenci muszą mieć paszport, wszystkie dokumenty muszą być aktualne, cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Takie jest prawo i musimy sprawdzać bardziej te miasta wydające, bo na tym lecą sobie w chuja. Więc musimy się upewniać, że wszystko jest okej. Chyba, że zapamiętam, bo mój mózg jest aktualnie ogromny i wtedy będę z pamięci leciał. O, Paper, please, jak ja lubię tą grę, no to ma... Hej, co mogę powiedzieć? Dobry dzień, cudzoziemcy, to chwila. Kwit... A ty masz kwit, kurwa, Maciej, ty masz kwit. Jestem ślepy, kwit wjazdu. Data, ważne dnia. A, ważne dnia, czyli jest ten dzień, czyli się zgadza. Okej, Arstoczka. Glorian, Antegria. Glorian, Antegria, wszystko się zgadza! Wiesz co? Wyjebane mam, czy byś mnie oszukał, czy nie. Za ten wąs przechodzisz za darmo. Panie, jeszcze ci zapłacę. Teściowali zostanie jej obiadu, trudno. Bra, ten wąs. Ty nie masz wąsa. Lol, wypierdalaj. Chwila. Ciekawe, co powie, jak sprawdzę. Gdzie jest wasz kwit? Proszę. O ty kurwo, już chciałem ci dać na czerwono! Już chciałem ci dać na czerwono, ty śmieciu! Zajebany. Jeszcze ja bym za to dostał karę, bo zapomniałeś dać. Fuck off! Tak to jest z ludźmi, którzy nie mają dobrych wąsów. Patrzcie na to, serwusik. Mogę cię uszczęśliwić w każdej chwili. O! Możesz zapuścić wąsy? Okej! Okej, dobra!
Czekam w takim razie. Jestem cały twój. Przyjdź do różowego podziemia, pytaj o Awę. Było coś takiego. W średniowieczu. Krzyczeli Ave Maria, Deus Vult. Okej. Okay. Kolesia Vedor. Jesteś otyła. Będę się ładnie wysławiał. Mam nadzieję, że przejdziesz przez bramę. Powodzenia. Fuck! Nie ufać grubym ludziom! Zawsze mogą na tobie usiąść. Fuck! W gazecie pisali o tych zamachach, macie szczęście, że zachowaliście pracę. True. Okej, data się zgadza. Great Rapid. Zjednoczona Federacja. I tamta suka jeszcze była z kolesi. Nie mogę ufać kolesianom. Dobra, zgadza się. Fuck! Uważajcie na siebie, dzięki za dobre słowa, przyda mi się. I naprawdę, jebać kolesi. Jebać. Data się nie zgadza, więc beka. Nawet nie muszę z tą gadać, to się data się nie zgadza, lol. Nara. No nie będę się tłumaczyć. Kup okulary. To nie mój problem, lol. Nie za to mi płacą. Dokumenty proszę. Dzień dobry. Wygląda pan jak Alfons. To jest komplement, by the way. Sant Marmoro? Gdzie jest Sant Marmoro? To jest Antegria. Czy Antegria ma Sant Marmoro? Ty kurwo jebana! Wiedziałem, że coś się nie zgadza. O ty mendo! Sfałszowany paszport! Masz. Nie to. Co za śmieć! Jeszcze bym karę dostał! Dokumenty proszę. W porządku? No to lu, niechże jarstoczka! Najwspanialszy kraj! True! Ale musimy mieć paszport. Halo? Gdzie masz paszport? Paszport! Arstoczka taka wspaniała, paszport nie potrzeba, prawda? Musicie mieć paszport, ciężkie czasy. Dobra, rozumiem. Jeszcze wrócę. Trzymaj się, mordo. Kurwa macie. Arstoczka wspaniała, ej! Ty jebana kurwo z kolesi, jak ja cię nienawidzę. Vedor. Dobra, chyba się zgadza. Ja mam ci ochotę wyjebać, dlatego, że jesteś z kolesi. Jeżeli zaraz się okaże, że coś będzie nie tak, to stempluję na czerwono wszystkim kolesianom. Fotografia jebać tych śmieci! Jebać! Nie można im ufać nigdy. Nigdy. On ma krzyż na czele. O mój Boże! Antegria. Jebać ich! Outer Grows. Zgadza się, dobra. Glory to Rastoczka. Każdy kurwa kolesian! To śmieć! Każdy! Bez wyjątku! Arstoczka. Mężczyzna. Nie. Jeżeli płeć jest subiektywna, to ja stwierdzam, że nie zasługujesz na ten paszport. Chyba się wszystko zgadza. Republia. Tego nie sprawdzałem. Les Renadi. Te. Czas nam się kończy. Dajmy to, może przyjdzie kolejny. O! Zdążymy chyba przed końcem czasu, bo już się świeci. Dokumenty proszę. Mężczyzna, Orwech Vedor. Orwech Vonor, nie umiem czytać. Dobra, zgadza się. Kurwa, on ma wąsa! Więc musi być dobrą mordą. Musi być dobrą mordą. Tyle. Dokumenty proszę. I mamy kwit, i mamy datę. Ryj się zgadza. Order Growth, co sprawdziliśmy niedawno. W sumie... Czy to było... w Antegrii? Już się wszyscy rozeszli, więc... Ta, zgadza się. Dobrze jest! Nie jest z kolesi, więc nie może mnie oszukać.
Po prostu, tak to działa. Syn zachorował, co za śmieć! Potrzebuje leków. Wow! Wow! Lecz się bez ogrzewania. Chuju. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Śmiecie! Rządzili przyczynę w pobieżnej kontroli granicznej, czarny rynek kwitnie. To, że to moja wina niby? Ta? Sprawdzaliście może typów z kolesi? To oni mają dostęp do broni. I oszukują. Ha? Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele Arstoczki muszą okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać się i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu mniejszym tracą ważność. Do waszej księgi zostaną dodane rozdziały mamy nowe zasady, uważnie sprawdzajcie wszystkie informacje. Odmawiajcie wizy petentów w dokumentach, które wychodzą niezgodności. Okej. Czyli mamy więcej zasad, więcej papierów do sprawdzania. Petenci muszą mieć paszport, wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Obywatele muszą mieć dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Czyli cudzoziemcy mają zgodę, a obywatele dowody osobiste. I mamy dokumenty. Dowód osobisty wygląda tak i tu mamy dystrykt, ja pierdolę. I zgoda na wjazd. Zapamiętajmy te logo. Kółko MPL i tarcza z kreską, albo bez napisów kwadrat. Jolo? Jolo! A, dokumenty proszę. Wygląda pan, jakby miał pan kij w dupie. Cel waszej podróży. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość pobytu? Kilka tygodni. No, to technicznie się zgadza. Data się zgadza, odwiedziny. Tu mamy cyferki, zgadzają się. Eryk Zgajewski. Zgajewski Eryk. Mężczyzna, skal, czy obrista? W sensie, ty nie jesteś z kolesi, więc wszystko się powinno zgadzać. Ta. Wszystko się zgadza, ponieważ nie jesteś z kolesi. To jest jeden wymóg sprawdzenia czegokolwiek. Sprawujcie się dobrze. Będzie dobrze. Przysięgam. Dokumenty proszę. O, Arstoczka, mężczyzna, paradizna. Paradiznę pamiętam, to musi być dobre. Waga 82, 180 wzrostu, zgadza się. Holonski Austin, Holonski Józef. Czemu ma pan inne imię? Mam dwa różne imiona. Odciski palców. Proszę. Aktualnie zgadza się. Jest Austin. Okej, ma dwa imiona, kto mu zabroni? Ej, niektórych stać na dwa imiona. Kto bogatemu mu zabroni? Lol, dokumenty proszę. Boże, co za nos. Lol XD. Kwit wjazdu. Trzeba się podłużyć. Cel, nie wiem, odwiedziny, długość pobytu, może kilka dni. Koleś chyba nie jest za bardzo ogarnięty. Nie wiem, ciekawe co mi powie, jak go sprawdzę w ten sposób. Boom i zgoda na wjazd. Ha! Gdzie jest wasza zgoda na wjazd? Zgoda na wjazd? Przecież mam kwit. Przepuśćcie mnie! Nie! Fuck you. Aktualizacja dokumentów. Musicie zrobić zezwolenie. Bzdura! Ten kwit kosztował ciężkie pieniądze. Skill issue. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. Zamierzam odwiedzić przyjaciół? Ile? 8 tygodni. To są 2 miesiące. Umiem liczyć. By the way. Tu się zgadza. Kenneth Taxscherer. Uznajmy, że się zgadza. Tu się zgadza. To jest okej. Federacja z Hingleton. Jest okej. Nie jesteś z kolesi, więc nie możesz kłamać. Każdy wie, że tylko kolesi nie kłamią. Każdy. Każdy. Data ważności? Paszport? The fuck? Tak się cieszę, że otwarto granicę. Odwiedzę mojego syna, nie widzieliśmy się tyle lat. Odwiedzę granicę. Ja bym takim skakał do przodu, pani. Proszę, pozwól mi przejść. Syn czeka. Poczekaj jeszcze trochę. Ej, mój syn jest chory, wiesz o tym? Potrzebuje 5 delców. Niech was piekło pochłonie. Ojoj. Jednak Cool of the Lamb niedługo. Dokumenty, proszę. Ray mi się nie zgadza. No. Tutaj też. To stare zdjęcie.
Okej, paluszki? Teraz wszędzie mam ten tusz. Wszędzie powiadasz. Powiedz mi dalej. O, Anna Freydenson. No niby zgadza się, więc. I mean, to też się nie zgadza. A, niezgodność wyjaśniona. Okej, dobra. Dobra. Wiecie co, jebać to. Zgadza się. Niech będzie. Był problem, nie ma problemu. Dokumenty proszę. Ma pan ładną brodę. Paradizna. 82 kilo, 182 wzrost. Zgadza się? Okej. Upewnijmy się, że data urodzenia, czy urodziłeś się? To jest pytanie. Marcel Haydn. Wiecie co? Coś mu nie ufam, kurwa. Ale chyba wszystko się zgadza. Data urodzenia jeszcze? Dobra, zgadza się, jest dobrze, dobrze. Glory to rastoczka. Na pewno bym mi nie okłamał. Nie jest kolesi. Cześć i czołem! Teraz mam paszport, ostateczka dla najlepszych na świecie. Dobra. Mężczyzna zgadza się, git grud, kojarzę to. Data się zgadza. Kurwa, byku. Byku. Zgoda na wjazd. To mi nie pasuje. Ostateczka daje najlepsza na świecie. True! Aktualnie, tu idzie pieczątka. Czerwona, może być? I ma takiego kraja jak Kobrastan. Dobra. Tobie się paszport nie podoba, ja rozumiem. Ja wrócę z lepszym. Ufam ci, mordo. Co by się stało, jakbym go przepuścił? Imagine. Dokumenty, proszę. Hello. 62 kilo, 164, ok. Lauritsen Mikkel. Schodni ingresny mężczyzna. Data się nie zgadza. Data się nie... Nie, data się zgadza. 83 tłumoku, nie 2. Wygrywasz grę wtedy. Kurwa, mogłem zrobić speedrun. Dokumenty proszę. Chuju. Jadę tranzytem. Ile? 2 dni, okej. Okay. Conley Kendall. Pieczątka się zgadza. Data się nie zgadza nawet. Dobra, wiesz co, nie mam czasu cię sprawdzać. Chuj. Zaufam ci, bo nie jesteś z kolesi. A tak to wezmę kolejnego typiarza. Fuck! Numer dokumentu. Fuck off! Cel waszej podróży. O, jeszcze miałem czas! 12 tygodni. Co ona powiedziała? Odwiedzam. Okej, okay, on. Vedran Markulli. Okej, okay, data się zgadza. Nie patrzyłem na te kody. Hajhan! Wiesz co, jebać cię. Chuj. Chuj ci w dupę, przechodzisz. Dawaj, kolejny, jeszcze jeden, musisz. Uff. Okej. Dokumenty proszę. Kolejna gruba kobieta ze Zjednoczonej Federacji. Boję się. Mamy czas ją sprawdzić. Tyle i nam Bóg dał czasu, tyle mamy. Przejeżdżam przez wasz kraj, tranzyt. 2 tygodnie. Okej, okay, logo się zgadza. Aleksandra Stolichnaja. Kody się zgadzają. Data się zgadza. Wygaca zgadza się. Czy jest... Chyba jest Great Rapid z Zjednoczonej Federacji. Jest. Nie mam prawa się... To mam jakieś pieczątki. Mogę to sprawdzić jakoś? Brak powiązań, okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. Prawda? Czy na pewno jest pani kobietą? Okej. Uff. Koszty czynszów wzrosły! Skam! O mój Boże. Nie! Ej, koszty czynszów wzrosły! Co ja poradzę? Musimy przeoszczędzić. Jebać. Dzisiaj bez jedzenia.
Republika ściga celebrytę mordercę. Vince Lestrade uciekł z kraju, ślad po nim zaginął. Okej. Kim jest Vince Lestrade? Zabił dziewczynę zazdrości? Czyli mamy przestępcę, pewnie muszę zapamiętać jego twarz. Czy moi koledzy może go zestrzelą, jak go zobaczą? Ministerium Szybu Ludności, oficjalny bilet. Inspektorzy, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymania podejrzanych jednostek. O, to chyba z racji tego przestępcy. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchania petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. A, musimy przesłuchać go tym. Okej. Okay. Kim jest Vince Lestrade? Rozrywka? Republika ściga celebrytę mordercę. Czy będę... Czy co? Tak mogę to sprawdzić pewnie. Ja dostaję ten dokument chyba tutaj. Tak na wszelki. Podstawowe zasady. Tu się nic nie zmieniło. Te zasady nam się nie zmieniły. Ta. Zasady nam się nie zmieniły. Nara! Mniej więcej pamiętam jego ryj. I before pierwszy z brzegu, nie? To byłoby zabawne. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. Przejeżdżam tranzytem, ok? Dwa dni? Przez kilka dni. To nie jest kłamstwo. To jest... Dwa dni to jest kilka dni. Hawk Sonia! Sonia, skądś kiedyś słyszałem to imię. O ty kurwo zajebana. O ty kurwa Soniu. Wiem, gdzie je słyszałem. Kurwa w więzieniu. Poczekajcie. Nie aresztujcie mnie. O no 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 no. WON! I następny proszę. Nie ma kurwa, będziesz fałszować paszporty? Oszukiwać Glorious Ersteczkę Paradizna? To już pamiętam. Piotr Kuzhajow. Okej, 158, 154. Zgadza się, mężczyzna paradis. Niech żyje Ersteczka, witamy w kraju. W naszym kraju. Co by nie był. Jak? Brak zgodności. Wiedziałem, że coś nie było tak z wzrostem. Wiedziałem. O! To jest on! Chwila. To jest on! Jesteś Vince Lestrade? Cholera. Ja jej nie zabiłem, zostałem wyrobiony. Nie wierzcie w republikańskie kłamstwa. Przepuśćcie mnie. Nope. Czy dostanę premię za złapanie przestępcy? Co to jest? Cholera. WUN! Udało nam się, zapaliśmy go. Pogers. Myślałem, że on będzie w najbliższych dniach, a tu proszę. Dokumenty proszę o Bristan. Tranzyt? Kilka tygodni. No, dwa tygodnie, to jest kilka tygodni technicznie rzecz biorąc. Data się zgadza. Hane Luska, Luska Hane. Kody się zgadzają. Paradizna jest w Arstoczce! Ty chuju! O ty mendo, do aresztu wypierdala już! Co się dzieje? Zostajesz w pierdol, to się dzieje. Menda pieprzona, będziemy oszukiwać. Trzeba mieć oczy w dupie. Trzeba mieć oczy w dupie z tymi ludźmi. A, dokumenty proszę, dzień dobry, Krzysztofie Krawczyku. To nie jest mój wybór, nie widzę tego pieprzonego kraju, jestem tu przyjazny. Długość pobytu? Tak krótka jak to tylko możliwe, dwa dni. Glory to Arstoczka, wypierdalaj, równie dobrze, chuj ci w dupę. Jebać go. I don't care. Jebać go. Jebać typa. Będzie mi obrażać moją Arstoczkę, mój ukochany kraj. Moje ziemie, na których się narodziłem. Fuck you. Hapfu. Dwa tygodnie odwiedziny, tak? Odwiedzam moich krewnych, tak. Bojan Krawic. Bojan Krawic. Data się nie zgadza. Za to nie pójdziesz do więzienia, ale... Ale no. Wcześniej było mi nie po drodze. Wow, to jest dobry argument. Do Arstoczki nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. 8 godzin kolejki, by the way. Dokumenty proszę, cel waszej podróży. O! Nie wyglądasz mi na mężczyznę, a ci nie będę przesłuchiwać. Fuck off. Chodź, to było sfałszowanie dokumentu, czyż nie? Jebać. Nie dostałem biletu, whatever. O, on ma wąs, więc musi być dobry. On ma wąs, musi być dobry. Dzień jest piękny dzień, przyjacielu, w końcu jesteśmy wolni od tygryckiej tyranii. True. A, imigracja. Okej.
On ma dobry wąs. On ma dobry wąs. On nie może mnie okłamać. On ma dobry wąs. Dziękuję wam. Proszę bądź łaskawy dla mojej żony, jest tuż za mną. O nie. O nie. O nie. O nie, ja wiem, co się stanie. Widzieliście mojego męża? Przyszedł, prawda? Ej. Proszę, błagam was, nie dadzą mi zgody, nie mam wyboru. Zabiją mnie, jeśli wrócę na Tegri. Co robimy? To będzie trzeci bilet. Czy licujemy się nad nią, czy plujemy jej na ryj? Mogę dostać za to już legitną karę. Dwa razy się jebłem. Ale babeczka umrze, jeżeli się wróci. Niech spierdala S. Ale w którą stronę? To jest pytanie. W którą stronę? W lewo czy w prawo? Do Arstoczki czy... do swojego domu? W tył? Jebać biedę, powiadasz? Zero litości dla bezdomnych? Zróbmy może ankietę. Zróbmy ankietę. Ej, zróbmy ankietę. To będzie dobra opcja. Zróbmy ankietę, żebyście wymienili wybór nad losem babeczki i ogólnie naszym w tej grze. Zróbmy ankietę. Nowa ankieta. Czas trwania 1 minuta. Ratujemy babeczkę? Tak? Nie. Głosowanie, czas zacząć. Wy zadecydujecie. Czy tracimy hajst? Prawdopodobnie, bo chyba teraz zostaniemy ukarani. Czy ratujemy jej życie? Co jest ważniejsze? Troszkę pieniędzy? Czy życie niewinnego człowieka? Co jest dla nas ważniejsze? To jest ciężki wybór, wbrew pozorom, to jest bardzo ciężki wybór. Głosowanie na czacie. Macie 30 sekund, wam zostało. No, zobaczmy. Zobaczmy, jak babeczka skończy. Uwaga! Ankieta za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A jednak 2 głosy! Mamy przewagę na ratowanie babeczki, czyli chcemy jej pomóc. Okej, okay, to była wasza decyzja. Dziękuję wam. Nie zapomnimy tego. O, dostałem pierścionek. Mogę go sprzedać? Fuck. 5 kredytów kary. Fuck. Dokumenty, proszę. Shit. Paradizna. 63 kilo, 180 wzrostu. Aż się upewnię. Dobra, dane zgodne. Burnton. Dokumenty, dowód osobisty. Burnton jest. Paradizna zgadza się. Data się zgadza. Urodzenie się zgadza. Dobra. Pani może przejść. Niech żyje Arstoczka. True. Dokumenty, proszę. O, Bristan. Odwiedzam moich krewnych 3 miesiące. Zostanę tu, aż umrę. Możemy pani w tym pomóc. A, ja muszę... Tak. Coś mi się tu nie zgadza. Zostanę tu, aż umrę. Czy ma pani 3 miesiące życia? Ja więc już wracam, zostanę tu kilka miesięcy. Ty kurwo. Będziesz mnie okłamywać. Gabriel Geldard. O, skal był w Obristanie. Dobra, zgadza się. Prawda? Zgadza się. Dokumenty, proszę. A gdzie paszport? Przewracam się tu. To może paszport, lol. No, chcę przekroczyć granicę kraju. Gdzie jest paszport? Już daję. To... Wiedziałem, że z kolesi. To się zgadza, Joseph Tanbell, imigracja.
Okej. Okay. Chyba się zgadza. Czy to będzie pierwszy typ z kolesi, z którym się wszystko zgadza? Jeżeli dostanę karę, to... Przyrzekam. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dokumenty proszę. Otwórz oczy. Jak ty tutaj wlazłaś? Zamierzam pracować. Ile? Rok? Rok, okej. Okay. Austinia Tilt... To się zgadza. Dobra, jest okej. Okay. Fuck, nie zdążyłem! O! Czy ja mogłem zdobyć pierścionek wcześniej? Jeszcze. Wygląda, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Znowu... Ulepszmy stanowisko. Spacja włącza tryb dochodzenia. O, to będzie dobre. Dobra, niech będzie. Coraz trudniej o pracę. Ha, kto dobrze pracować, czyż nie? Imigranci zabierają mi swoje zatrudnienie. Vince Lestrade wpadł w Grestin, biegać już nie ucieknie. Ogers. Ale nie nie wzięli pod uwagę mnie. Nie dali mojego zdjęcia, mojej pięknej buzi. Do gazety, jako bohater narodu za powstrzymanie przestępcy. Czemu dobrzy ludzie muszą utrzymywać jak najmniej? Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biletyn. Inspektorze, Ministerstwo Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżnicy chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. Niech żyje Arstoczka. Okej. Okay. Czyli pracownicy muszą mieć zezwolenie. Jak wygląda zezwolenie? O cholera, MP, odwrócone MP i brak MP, holy fuck. Muszę jakoś to zapamiętać. W tą stronę MP i takie tam ok, w tą stronę musi być MP, a kwadrat... Kwadrat jest zawsze bez napisu, ok. Ok, ta spacja jest zajebista aktualnie. To ułatwi nam grę. O, on ma wąs, czy nie ma? Mam tutaj pracę. Kwadrat mógł być bez MP. Praca 3 miesiące. Lucas Moura. Data się zgadza, okej, okay, to się zgadza. Antegra miała Sant Marmero, jeżeli mnie pamięć nie myli. Marmero. Tak, wszystko się zgadza. Termin. Dobrze jest. Dobrze jest. Krowy doić! Następny proszę. Hello! Cel waszej podróży? Catering, mam tutaj pracę, długość pobytu? 6 miesięcy. O, proszę. Okej. Okej, wszystko jasne. Wilsnow Kamia. Chyba się wszystko zgadza. Szczerze, nie widzę żadnych... Dobra. Dobra, dobrze jest. Każda babeczka, która mi dawała, pomóż mi proszę. Niejaki Dani Ludum obiecą mi i siostrze drogą pracę w Arstoczce. Nie ufam mu, bo jeśli że weźmie mój paszport, i musi mnie do pracy w burdelu. Będzie dziś stał w kolejce. Proszę zróbcie coś. Okej. Okay. Dani Ludum. Zostanę tu przez pół roku. Okej. Okay. Robotnik. Pół roku. Praca. Czy kot się zgadza? Kot się zgadza. Sara! A i ten Gragas, okej, okay, Gragas. Data się zgadza, robotnik. San Marmero przecież sprawdzaliśmy, więc... Dobrze jest, miłej pracy. I guess. Ej, co by się stało, jakbym dał mu ten list? Imagine. Tasza Dergner, 55 kilo, 169, nice, centymetrów. Data urodzenia się zgadza. Orwech Vonor, czy to jest w Arstoczce? Aktualnie jest, okej. Okay. I mean... Jest to jest. Niech żyje Arstoczka. Witamy w domu. Dani Ludum. In before to on. Servus z druhu, nie, to Georgi. Wróciłem, teraz wszystko tip-top. Nie no, zajebiście, ale gdzie jest, zgoda na wjazd?
Żartownisz z ciebie. Bro. Bro! Wymagana jest zgoda na wyjazd. Ale macie surowe zasady na granicy. To świetnie, pracujesz dobrze. Ja poszukam tego pozwolenia i wrócę. Powodzenia, Georgi. Żyj chwale. Dokumenty proszę. Wyglądasz jak... Zamierzam widzieć przyjaciół. Długość pobytu, okej. Okay. Logan. Ilenberg. Kurwa mać Wolverine. Okej. Chyba się zgadza? Tak, chyba się zgadza. Nie pracuje. Tak, powinno być okej. Staram się trochę speedrunować te dane, bo więcej hajsu zrobię, jeżeli więcej osób sprawdza. O, to jest on! O, dajmy mu list. A to dziwka. Płamie jej kości. O! Miałem robić kolejną ankietę, czy go przypuścić, czy nie, ale chyba mogę go zamknąć. I nawet nie dostanę kary za to. Ha! Nice! A chuj mu w dupę. Imigracja na zawsze. A how about aktualne... Nie wiem, zgodę. W sumie ta zgoda... Nie była potrzebna przed tą datą, więc... To musi być jakoś podrobione. Ona nie była potrzebna przed tą datą, więc jak mogę jej wystawić na tą datę? To jest bez sensu. Trudno. Wyglądasz jakbyś siedział zbyt dużo przed komputerem i piwem. Odwiedziny. Kilka tygodni, okej. Okay. Michał Sadurski, mężczyzna, Wedor. To pamiętam, że jest w kolesi. Zgadza się. Jak się okaże, się nie zgadza. Jeżeli się okaże, się... To jest kolesianin, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Dokumenty, cel waszej podróży. Przyjeżdżam z wizytą. To się zgadza. 3 miesiące. Okej, okay, to się zgadza. To się zgadza. Kodzik się zgadza. Liliana Aguilar się zgadza. Odwiedziny, bla... Co do chuja? Za kolesie! O mój Boże! Znowu kolesia! Znowu! I znowu... Trudno, bez ogrzewania dzisiaj. Będę latał pomiędzy tym i tym. Bo to jest chyba legitna opcja na oszczędzenie hajsu. Bo raz im zimno, raz są głodni, ale nic konkretnego z tego nie wychodzi. A cholera wie, czy nam ten hajs się przyda. Więc... zróbmy tak. Zlikwidowano gag handlarzy żywym towarem. Celnik podchwycił mózg szajki. O! O! On faktycznie był tym przestępcą! On faktycznie łapał ludzi do burdelu. Nie robiła mnie w konia babeczka. Choć z drugiej strony miała dokumenty z prawdą, więc czemu miałaby kłamać? Well? Brawo dla mnie! Brawo dla mnie. Arstoczka, Ministerstwo Przypływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji, by umożliwić dokładniejsze przeszukiwanie. Kolesiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Przeszukajcie wszystkich kolesian przed przyznaniem im wizy. Okej. Okay. W końcu sprawdzamy ich. Mhm. Okej, możemy ich sprawdzić, czy nie mają jakiegoś syfu. Okej. Zakaz posiadania broni kontrabandy, rekwitujemy wszystkich kolesian. Okej, okay. Rewidujemy, whatever. Jebać kolesian. To, o, hello. Wykryta niezgodność. Przeszukanie, rewizja, boom. Ja mam włączoną... zobaczymy, czy zostanę banem na Twitchu. Za 3 sekundy. Ja miałem wyłączoną nagość. Okej, okay, jest wyłączona, uff. Okej, okay, pani jest czysta. Oj, mogę teraz sprawdzać, czy są facetem, czy kobietą. Ha! Okej, okay, mamy metodę. Anna Kowacowa Anna, Wedor, data się zgadza. Odwiedziny miesiąc? Jep. Dobra, zgadza się. Ta się przynajmniej nie wysadzi, lol.
Wprowadzi się dobrze, zdjęcie sobie zostawię na potem. Wejdat. Dokumenty, proszę. Orwig Vonor był w arsztoczce? Był. 60 kilo, 174. Hello? To nie jest 174. Jak? The scam. Burton, to pamiętam, że jest dobre. Imię jeszcze? Laskej Michie. Michę. Okej, zgadza się. Jest git. Witamy w arsztoczce. Niech żyje nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Dokumenty, proszę. Nie jest koleśni, kobieta. Lesrenadu. To było... Republia. Lesrenadi! Sfałszowane dokumenty! A ty, Mendo, nie rozumiem was. Zaraz przyjdzie do pani kolega, który wyraźnie wytłumaczy, co miałem na myśli. Mendy! Wszyscy by oszukiwali. Dokumenty, proszę. Arstoczka, niech żyje. Jaka jest wasza płeć? A skąd to pytanie? Z moich ust! Cykamy foty. Bang, bang! Zobaczymy, czy ma pani susiaka. Susiaka. Sus amogus. Aktualnie jest to facet. Albo bardzo płaska kobieta. Ale... Okej. Niech będzie! Ej, kim ja jestem? Kim ja jestem? Żeby oceniać. Jestem hardcorem. Chcę waszej podróży, tylko odwiedziny. A na ile? Kilka miesięcy. Okej. Emil Jensen. Kod się zgadza. Korista City? Okej, zgadza się. Okej. On ma wąs, ale muszę go sprawdzić. Zamierzam dołączyć do żony. Okej, i before żona nie żyje, imagine. Aleksi Karinem. Nara. Robimy foty. Tak. Robimy foty, dawaj. Pokazuj majteczki w kropeczki. Masz wąs, więc wiemy wszyscy, że nie kłamiesz. Ale muszę, okej? Takie są zasady. No, jak mówiłem. Jak mówiłem. Ludzie z wąsem nie kłamią. To jest fizycznie niemożliwe. Nie tak Bóg stworzył ludzi z wąsem. Cyk. Kilka tygodni, odwiedziny. Dobra, to my możemy go sprawdzić w międzyczasie. Shadi, Safadi, Zach Grestin? Hello? O ty kurwa gnoju. A co to jest? Za cyberpunk? Chipy sobie wszczepił. Ty, Mendo, jesteście w stanie to zobaczyć? Wyluzuj, przyjacielu. To tylko niewinne lekarstwo. Dam ci 10 kredytów, jeśli mnie przepuścisz. Jak mówiłem, ludzie z wąsem nigdy nie kłamią i są zawsze uczciwi. Więc przepuścimy go. Nikt nic nie widział? Błąd w drukarce. Będę musiał zawołać IT. Dokumenty, proszę. A gdzie jest paszport? O... To jest pytanie, gdzie jest paszport? Jaki paszport? Tylko dla celów odmowy wjazdu. Co by się stało, jakbym uznał? Imagine. Well. Jak można nie wziąć paszportu? Rewizja.
Wedor, kobieta, tranzyt, bum, bum, kodzik się zada, Sandra Simic, Sandra Simic, okej, okay, to jest wszystko okej. Okay. Witam panią. Okej, okay, jest pani czysta. Warto było się umyć. Wedor się zgadza na pewno, mam tu już w pamięci. Dobrze jest! Dokumenty proszę, witam panią, a... Cel waszej podróży. Gdzie jest zgoda na wjazd, ja się pytam. A to jest wymagane? Sorry! Jak widać jest! Bym mnie pytał, gdyby nie było. Przejdź za... Chciej przejść za granicę, nie weź dokumentów, nie upewnij się. Cel podróży, praca. 30 dni, to się zgadza, data się zgadza. Termin, to się zgadza. Jane Greschner. Ale wiesz co? Ufam, że jest wszystko okej. Okay. Bo zdążymy jeszcze innego typiarza wziąć? Fuck. Dobra, nie ma kary za drugie. Fuck it. Cel waszej podróży. Możemy ją sprawdzić. Dołączyć do męża. Czy to nie jest ten typ z... Czy jej mężem nie jest typ z wąsem? Szkoda, że nie mogę sprawdzić. Ale możemy sprawdzić na spokojnie tutaj. Ewe Hill, F. Hill, Jurko City. Jurko City. Robimy zdjęcia, bo musimy. Upewnimy się. Na zawsze imigracja. A wiecie co, dla pewności dokumenty, zgoda na wjazd. Pieniądz również się zgadza. Kobieta jest kobietą. O! Jakie ciekawe maszelki. Jakie ciekawe maszelki. Na swój stadnik. O! Pomyśleliście, bo on przychodzi tutaj. Jesteście w stanie to zobaczyć? Ej. Jestem jak Homelander. Mam X-ray w oczach. Gorset. Nie wiedziała, że gorsety w warsztocie są zakazane. Unlucky. Wygląda, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Czym on może umrzeć? Te leki mi ko... O mój Boże. Jak tam oglądanko bojsów? Obejrzałem pierwszy sezon, muszę ograć... obejrzeć drugi. Kolejiańscy przywódca składa skargę. Poszukiwanie na granicy bezprawne? No ciekawe czemu? Dwóch typiarzy! Do więzienia trafiło. Będę musiał ogarnąć The Boys, ostatnio mało czasu na wszystko mam. Ministerstwo Współludności oficjalny biuletyn. Inspektorze kolejianie złożyli oficjalny protest. Dziś pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwanie kolesian. Okej. Okay. Żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo? Musi obejmować arstoczkę, dokument musi być opieczętowany. I pewnie chodzi o pieczątkę z konkretnego rejonu. Okej, czyli już nie przeszukujemy, ale dalej nie można mieć broni i kontraband. Ogólnie pierwszy sezon The Boysów bardzo dobrze oceniam, więc na pewno obejrzę kolejny. Nie pamiętam czemu... A, chciałem Edgerunnersów obejrzeć. Przed drugim sezonem. I jakoś nie miałem ochoty oglądać dalej. Obejrzałem dwa odcinki i tak jakoś mnie nie wciągnęło. Zachodni Grestin, nie ufam wam. Wyjebany koleś... Dobra. To jest ten dyplomata. Czyli paszport i to. Obejmuje soczkę, kot się zgadza. Okej. Okay. To... Chen Nicole? Chen! Okej. Okay. Okej, zgadza się. Okej. Okej, dyplomata przepuszczony. Kolejnych raczej nie będzie, prawda? Miał być jeden. Kamińska Anna. O, Polak. Paradizna. 57 kilo. Data urodzenia się zgadza. Landiforma. A wiesz co, a się kurwa sprawdzę.
Landiforma. Zaraz, zgadza się. Niech będzie. Niech będzie. Glory to Arstoczka i jada. Lorzam Annę Kamińską. No to właśnie spierdoliła do Arstoczki. Już jej więcej nie zobaczysz. Georgie! Cześć, to jest kwit wjazdu. To jest kwit wjazdu. A nie! Zgoda na wjazd, sieroto. Nie używam tych kwitów. No nie, jeden gość mi to sprzedał, jest w porządku, tak mówił. Może to sprawdzić jeszcze raz. Georgie! Nie przychodźcie tu więcej, haha. Ja cię lubię, ale mam interes w Arstoczce, znajdę dobre papiery i przyjdę znów. Okej. Okay. Powodzenia. Georgie! Wąs! Wąs! Ooo, mordeczko. Wiem, że nie chciałeś mnie okłamać, ale nie zauważyłeś. Ale przepuszczę cię, bo masz wąs. Wiem, że chciałeś dobrze. Masz ładne oczy. Zakon oczekuje. Kiedy ja ostatnio byłem w kościele, lol? Ezik. Corman Drex. Okej. Telforo Matalow, cel waszej podróży. Przyjeżdżam dołączyć do Jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Cyk. Okej, okay, sprawdźmy resztę. Matalow Telforo. Ej. Piękno objawia się w różnych formach. Kim ja jestem, żeby oceniać? Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. Wedor. Kolesia. Nie możemy już sprawdzać. Dużo pobytu. 30 dni. A podobno matematyka w szkole nie jest potrzebna. Oczywiście zostałem to przez kilka dni. I to tyle? Wszystko się zgadza? Jak to jest, że w ogóle mogą się poprawić? Tak z dupy, mogą się poprawić. Jak oni się mogą pomylić w ogóle na pierwszym miejscu? Czemu mieliby w ogóle podawać złe dane? Dołączyć do męża? Zajebiście. Gdzie twój paszport? Halo? Przesłuchaj, musicie mieć paszport. Już daję. Jak ja cię kurwa nienawidzę. Czemu? Dawid to żeńskie imię, really? Dobra, wiesz co? Niech ci kurwa będzie. Wracaj do męża czy coś. Jebać. Dokumenty, proszę. O, to jest ten Dex Corman. Burton, waga 184. Zgadza się to? Dane zgodne, paradizna. Okej. Okay. Corman Drex. Znaczy, nie wiem co z tym mam zrobić, to wszystko się zgadza. Więc... Czy że mam go nie przepuścić? Nie, bo chuj chodzi! Jebać to! Corman Drex. A może jemu miałem to dać? Może jemu miałem to dać? Ale to jest tylko jego imię. Wiecie co, jebać to. Dyplomaci, ale to nie miało być tylko... Z kolesi? Jest Artoczka. Tatia Karinowa. Kot się zgadza. Zobaczmy tą republię. Chyba miałeś dać, pewnie tak. Mogliby dać dokładniejszy opis instrukcji, okej? Okay? A nie kurwa imię i nazwisko i mam się domyślać. Chuj im w dupę. Dobra, zgadza się. Zgadza się, jebać biedę. Dyplomaci, dobre mordeczki.
Witam grubą panią. Friderika, Las Renadi. Jestem tu przyjazdem. Długość pobytu? Kilka dni. Las Renadi, data się zgadza, tu się zgadza. Friderika Ronzin, Ronzin Friderika. Dobrze jest, pani leci. Sprawujcie się dobrze. Dobrze. Jak? Miejsce wydania. Oh, fuck off. Musiała być literówka, odwiedziny. Zgoda? Proszę. I możecie tak od razu? Holy fuck. Już wiem, czemu nie chciał dać. Już wiem, czemu nie chciał dać. Sprawdźcie jeszcze raz. Nie! Kolega sprawdzi. Papa. Won! No nie zdążył wejść. Znajdę jeszcze czas, dawaj, dawaj. Tak. Co będę nowe ulepszenie, ta pokazuje chyba pasek z templa. Ouu! Dawaj! I nie ma żarcia. Oszczędzamy hajsy. Wydamy na rolę w Genshinie. Kolechiański oficjel był arstockim szpiegiem. Zniknął ze stanowiska, najpewniej nie żyje. Co? Czy to przez tego, że tego Dormana, czy co sam puściłem? Czy to po prostu coś wyda... O, mam dalej tą kartę. Corman Drex. Okej. Okay. Okej. Może to wykorzystamy do czegoś, nie wiem. Inspektorze, tajny agent Ministerstwa Informacji został zdemaskowany. Ministerstwo Przypływu Ludności zaoferowało swoją pomoc w charakterze łącznika. Spodziewaj się siedzieć przerzutu. Jakbym chciał dostać przerzutów, bym zagrał w ligę. Okej, nowe zasady? Nie. Wszystko po staremu, lecimy. O, chwila, to jest kolega. Ten niebieski przyszedł, witajcie. Szpiegujecie tu? Co? Nie. Jestem strażnikiem, nazywam się Kaleńsk. Cześć, Kaleńsk. Powiedzieli mi, że dostanę dobry przydział, a potem wysłali tutaj. Tak się tutaj dzieje, dziękuję za dobrą służbę. Teraz mi płacą marne grosze. Wszystkim tyle płacą. Tak, ale posłuchaj tego. Za każdą osobę zatrzymaną pozostaje dodatek do żołdu. Im więcej osób zatrzymacie, tym więcej pracy i pieniędzy dla mnie. Ale to nie jest uczciwe, prawda? Wy też powinniście coś z tego mieć. Dlatego wyrównał tu niesprawiedliwość. Dostaniecie 5 kredytów z mojego dodatku za każde zatrzymane 2 osoby. Na moje oko to taki niezły interes. Dam wam pieniądze, gdy tylko mi zapłacą. Trzeba sobie pomagać. Okej! Okay. Ej, to brzmi dobrze. Daj mi pieniądze tak o... Ej, spoko. Dobra morda. Dobra morda. To się szanuje. A zachodni Grestin. Chwila. Bro. Zacb Grestin? 5 dolków. 5 dolków, wypierdalaj. A nie, za 2 osoby 5 dolków. Well, to było szybkie. Kaleńsk dostanie dużo pieniążków. Pomożemy mu w tym. A to znaczy, że my dostaniemy dużo pieniążków. Dokumenty proszę. Bro. Lata nie obeszły się z tobą. Nie wiem, co powiedzieć, to przecież ja. Paluszki? Proszę. Chwila, serio? Wow! Okej! Okay. Naprawdę lata się nie obeszły z nim dobrze. Okej? Okay. Tranzyt kilka tygodni, Korista City. Okej! Okay. O, mogę używać tabu, zapomniałem o tym. Prawie bym zapomniał o tym. Okej, okay, dobra! Co wiek robi z człowiekiem? Okej! Okay. O, wąsy, czy on może przejść? Nie mam wiele czasu. Pilnujcie tego jak oka w głowie. Zabezpieczcie te dokumenty, jestem śledzony przez oszusta. Młodzi udawał, że jest z Ministerstwa Informacji, ale to kłamstwo. Jeżeli poprosi o dokument, daj mu ten komplet. Nie pomieszaj ich. Okej, okay, to jest prawdziwe, to mam dać. Okej! Okay. Bawimy się w szpiegów! Dokumenty, proszę.
Tyle waszej podróży. Sebastian Bruckner. Pracować, pobyt kilka miesięcy, okej? Okay. Data się zgadza. Termin tutaj ten, lotnictwo. Sebastian Bruckner. Bruckner Sebastian. Wedor, mężczyzna. I zgadza się. Już się robię coraz bardziej sprawny w tym. Coraz bardziej. Już zapamiętuję wszystkie rzeczy naraz. Wiem, gdzie patrzeć. Kiedy mówią, ja już sprawdzam. Profesjonalny sprawdzasz papierów. Antegria, wezwano mnie na spotkanie dyplomatyczne. Czy ty miałeś... Jan Mirko. Jak Polak, to nie ufam. Czy ty miałeś taką pieczęć? To jest... Antegria. Nie, to jest ta pieczęć. Okej, dobra, nieważne. Never fucking mind. Boom. Boom. Może być. Jak? Brak zgodności na fuck off. Dokumenty, proszę. Wasze dokumenty? Jestem z Ministerstwa Informacji. Macie coś dla nas do przekazania. Dziękuję. Idealnie. Daliśmy mu fałszywe dane i mam jeszcze hajsy. Jej. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży. Odwiedziny. Jurko City. Kilka miesięcy. Czy Jurko City było w kolejności? Chyba ta. Ale sprawdźmy. Jep. Tu się zgadza. Eliza Kasprzycka. Eliza Kasprzycka. Data. Odwiedziny. Dwa miesiące. I jest. I jest. Jest. Good! Very good! Very good. Idzie sprawnie. Witam panią. Wschodni gry. Oj, co? No nie, dobrze jest. Drex Corman. Vestillo. Będę podejrzliwy. Vestillo. Dobra, jest dobrze. Kobieta. Wschodni gry. Data urodzenia się zgadza. 169, 57, 169. Nice. Okej! Okay. Chwila. Okej, dane zgodne, whatever. Nazywam się Corman Drex. Macie coś, co do mnie należy. Chwila, był inny Corman Drex. Bardzo dobrze. Czytajcie szybko. Ezik. Czytajcie szybko, dajcie posłanie sobie. Estoczka to wspaniały kraj, gdy między władzą wojna uczyniła rząd podejrzliwym, zachłany i sami wiecie to najlepiej, ponosi nam swobodzić kraj Skyden plus zakon gwiazdy Ezika. Okej, okay, nie zgubcie tego. The fuck? Jakiś pieprzony zakon? O chuj chodzi. Wow. Cel waszej podróży. To mi się nie zgadza. Albo się zgadza. Zostanę tu przez kilka tygodni, praca. To się zgadza. Data się zgadza. Gonzolina Lopez. Trzeba tarcza się zgadza. Będę podejrzliwy. Okej. Corista City. Corista is my city. Dobra, jest git! Babeczko, wchodzisz. Dobrze jest. Na bank byś mnie nie oszukała. Dużo czasu na ciebie straciłem. Jest dobrze. Dobrze jest. Cel waszej podróży. Transit. Hi-hon! 2 tygodnie. Jacqueline Hyde. Chyba jest okej. Jest okej. Mi pasuje. Mi się podoba. Może być. Czas się powoli kończy. Cel waszej podróży. Mam tutaj pracę. Lotnictwo. Briana Kerblowski. O mój Boże, muszę sprawdzić co do literki. Nie mam zamiaru. Praca, tu się zgadza, Briana Keblowski. Nie ma opcji, żebym to sprawdzał wszystko. Pierdole. Dawaj. Dawaj, kolejny. Fuck! Jak brak zgodności powiedzieć? Fuck off, masz fajną brodę. Imigracja, okej, okay, data się zgadza. Paszport, nieważny. Sorry. Dopiero ci go wydano? Unlucky. Ktoś pana zrobił w chuja.
Kiedy ostatnio komuś odmówiłem bez pakowania do więzienia? Przejazdem. Tu się zgadza. Królowski, James, 14 dni. Enkio. Nie zdążę sprawdzić kolejnego. Jep, to możemy go sprawdzić. Impor. Enkio jest. Królowski James. Jest. To się zgadza. Tranzyt, przejazd. Jest. Mm. 7GX A6. Ta! Wszystko się zgadza. Nie może się nie zgadzać, jak się zgadza. Jep. Jep. Okej. Okej. Może być? O, znowu mój syn choruje. Kto by się kurwa spodziewał? Dobra. Mamy po 100 dolców, by the way. Zaoszczędzone. Fantastycznie. Kolejkańskie porządki i wielka czystka. Seria zniknie bez śladu. Okej, okay, ale wiecie co? Tutaj zastopujemy. Tutaj zastopujemy. Dzisiaj stream będzie krótszy. Trudno. Trudno się mówi. Trudno się mówi, że żyje się dalej. Dzisiaj zastopujemy. Mam nadzieję, że wam się Paper Please podobało. To be fair, Paper Please jest trochę męczące. Jest męczące. Jeżeli miałbym w nie grać, nie jestem w stanie grać w Paper Please dłużej. Może troszeczkę dłużej, ale nie jakoś za długo. Paper Please męczy na dłuższy etap. Krótszy stream, gdy jutro jest wolne? No to jak macie wolne, to jutro zrobimy dłuższy stream. Czyż nie? To chyba dobrze. To chyba dobrze. Tak czy siak. Mi starczy. Nie czuję się na siłach za bardzo. Widzimy się jutro, koledzy. I to było na tyle. Fajnie było pograć w Paper Please. To jest sprawdzanie dokumentów, ogarnianie rzeczy. Pan. Nigdy nie zdobyłem tych wszystkich pierścieni. Nigdy nie wiedziałem za co. Za pomoc jakimś konkretnym ludziom, ale... Ale giera fajna. I też ja lubię oglądać u innych youtuberów, ponieważ zawsze sprawdzałem te wszystkie dane, kiedy inni sprawdzali i patrzyłem, kto sprawdził szybciej i miałem satysfakcję, że ja znalazłem błąd, a osoba, która grała, nie znalazła. Zawsze mnie to bawiło. Więc mam nadzieję, że się równie dobrze bawiliście, ale to by było na tyle. Widzimy się jutro. Cześć, do zobaczenia. Pa, pa. Elo.